Okej, halo, halo, witam serdecznie. Zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Red Dead Redemption 2, odcinek numer 7. No i w dzisiejszym odcinku pójdziemy do jakiejś tej byłej dziewczyny głównego bohatera, z tego co rozumiem. Właśnie mamy tutaj misję na mapie zaznaczoną. To jest jakaś tej Mary Linton, prosi mnie w liście o pomoc. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że jedna tutaj z ciekawszych misji. Twój koń jest brudny. A więc chwila, moment, zanim to zrobimy. Najważniejsza sprawa, zaraz, jak się to tutaj robi, wyczesz. I teraz będę czysty, tak się tutaj właśnie go czyści, proszę bardzo. Wystarczy tutaj go skórzu. Kurz mu usunąć i w zasadzie tyle. Dobra, w takim razie przejdźmy do tej głównej części odcinka, czyli do misji z tą Mary. Yes? Oh, I'm sorry, I didn't mean to disturb you, ma'am. Is Mrs. Linton in? I'll go see. Mrs. Linton? A caller for you. Hello, Arthur. Mary? I heard you and your friends was around. I... Okay. Where's what's his name? Died. Well, I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Sure. So, well, you've been... you've been made a widow and you come here looking for me, is that it? No, ain't like that. Arthur. Ah, okay. My family. I need your help. You mean the family that always looked down on me? You want me to help? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie, at least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart? Don't make me beg you, Arthur. My money, my life, me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians, that strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but... But I think of you often. Long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please. Arthur, will you help me? Ha, muszę tutaj decyzję podjąć. Okej, pomagamy, oczywiście, ta sprawa. Where is he? Somewhere out near Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest area. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. You already owe me. No, jeszcze jakieś tutaj, jeżeli chodzi o save, takie przypomnienia mi czasami tutaj wyskakują. No dobra, w takim razie ruszamy tutaj, wsiadamy na konia i ruszamy w wielką przygodę. I gdzie to my się ma w ogóle tutaj znajdować? Mamy coś tutaj na mapie zaznaczone? To jest chyba to, Mary Linton, okej, czyli to będzie nasza kolejna tutaj misja. No dobra, w takim razie sobie już tutaj przyjedziemy. Nie opłaca się oczywiście robić te wszystkie tutaj misje, to jedna tutaj z głównych misji nawet, więc... takie rzeczy podobno mają tutaj wpływ nawet na zakończenie. Tak niektóre osoby mi przynajmniej tutaj pisały w komentarzach, więc... szczerze wam tutaj ufam. Misje poboczne również będę starał się tutaj wykonywać, ale... w sumie nie wiem.
zależy od tych misji, czy będą interesujące, czy nie. To zobaczymy, czy będą się pojawiały tutaj wszystkie na mojej tej serii głównej. W każdym razie będę starał się tutaj przechodzić tą serię dosyć dokładnie. Myślę, że nawet te misje poboczne są tutaj całkiem ciekawe. Ogólnie pamiętam, że grałem w tą misję już właśnie te 2 lata temu, jeszcze na PlayStation 4. I rzeczywiście tutaj właśnie ten brat był u tej całej dziwnej sekty, więc trzeba będzie mu tutaj pomóc. Jakoś chcieli go tam zamordować, więc to nie będzie tutaj prosta sprawa. Więc chwila, moment, gdzie ja w ogóle się tutaj znajduję. No dobra, więc ta podróż jednak mi trochę tutaj zajmie. Więc chwila, moment, widzimy się na miejscu. No dobra, w takim razie wielkimi krokami zbliżamy się do miejsca docelowego. Pamiętam, że właśnie jakoś tutaj na górze byli wcześniej ta cała sekta. Więc tutaj będzie bardziej interesująco niż ta cała tutaj podróż taka poboczna. W zasadzie wiele się tutaj nie działo. Więc zobaczmy. Mogę tutaj zejść? Już tutaj jacyś siedzą. Właśnie oni. Kolonializm? Can I speak to the boy? Arthur? Hello, son. Your sister is very worried. The boy has chosen a path, sir. The path to truth. Well, his sister just wants to speak with him. Arthur, I've chosen a path. The boy has chosen a path. He's chosen safety. What path have you chosen, sir? Niezdecydowanie, niecierpliwość. I'm still searching, I guess. We are all searching. Chelonianism is about searching. What do we search for, do you think? Szukają celu? Głupcami? Powiem, że będę tutaj w miarę grzeczny, nie wiem. I don't know. Safety? Safety and meaning? To ma sens? Jamie knows the truth. But of course, you may speak with him. Exactly. If your teachings are so great, what harm can I do? I'm not coming with you, Arthur! Just come and speak with Mary, then make up your mind! No nie, koleś zwariował, dajcie spokój. Naprawdę muszę go tutaj gonić, ma innego wyboru. Dogon Jamie'ego. To jest jakoś tutaj super szybki, o co tutaj w ogóle chodzi, come on. Jeszcze jakieś tutaj dzikie konie po lewej stronie. What the hell? No nie. A mi tutaj przerwało. Może jakoś go tutaj na lasso złapie, nie wiem. Chyba powoli go doganiamy, ale trzeba się jednak skupić. Wytrzymałeś konia, się tutaj kończy. A jak to się skacze? Sorry,
leave me alone, I'll shoot you! I swear it! What are you talking about? You ain't no killer! You don't know who I am! Yeah. Jeszcze strzela. Kurde, nie da rady go dogonić. Please, Arthur! I'm a man now! I've found something! A calling! You're just a kid! You're making a big mistake! I'm not taking advice from you! You're an outlaw! You leave me alone! They're good people! I'm warning you, Arthur Morgan! Leave me alone! Please, kid. Put that gun down. I warn you, Arthur! I'm gonna... I don't want to live anymore! Kid, just calm down. Leave me alone! Przytrzymaj, aby... Wyciągnij broń, come on! Jak to się wolno robi? Calm down! Let's go see your sister. Okay. Okay. It's okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. That's all a long time ago, son. Yeah. Dobra, wracamy do Mary. This wasn't how I thought today would turn out. It's been a long time, Jamie Gillis. You were a kid last time I saw you. Didn't try to kill yourself. You know... You taught me how to ride a horse. Too well, apparently. Chelonia, though? Really? You'd fall for that? They were very nice to me. They're decent. I'm sure. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. They rely on charitable donations. Jesus, Jamie, come on. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtles. Shut up. All Father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father? A nice man? He won't be happy I saw you. Please send him my worst regards. The thing is, he's right. I'm not good at anything. Come on, that ain't true. Tell me something you like. Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something. All right, go work in an orchard. By that token, you must really like shooting and robbing people. I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them. Father told me what you do. I'm sure he did. Hey, are you still with Dutch and... what was his name? Hester? Jose. Yep, still the same, sort of. And Annabelle and Bessie? I'm afraid they're dead. Shit. Maybe Mary did make the right choice. No doubt. But none of it is anything like the nonsense you read in the newspapers. So, are you two getting back together? I told you, no. Just ask me for a favor. You know Barry Linton's dead? Pneumonia. She told me. So the door's open, so to speak. That's all in the past. Different people now. She's not. Hello, sir. You seem just the same. Well, maybe that right there's a problem. She was always too good for me. Here we are. Must be waiting inside.
Dobra, w takim razie schodzimy stąd i misja zwyciężona. Chwila, moment, nie mogę się tutaj przedostać. Dobra, ruszamy w takim razie i... No, w sumie ciekawa misja. Znowu ucieknę, come on, no. Panie, jesteśmy na miejscu. Przebierał się tutaj za jakiegoś żółwia. To interesująca sprawa, w jakąś piżamę tutaj. No dobra, więc proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. Gdzie to jest? To jest chyba ta tutaj. Jamie! Come home! Please, you've... Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. You're... Oh, you'll never change. I know that. Cóż, ciekawe, czy jeszcze ich tak jakoś spotkam? I feel like the luckiest man alive, and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. No dobra, więc tutaj misja zwyciężona, misja wykonana i zobaczmy, co my możemy robić jeszcze dalej, jakie są nasze tutaj dodatkowe misje. Chwila, moment, więc tutaj mamy oczywiście misję z tym Mike'em, ale to zostawię sobie chyba na później. Może z tym Xavierem, czy tam jak to się tutaj wymawia Esquella. Tutaj już Valentine nic nie ma, jeżeli chodzi o nasz obóz, też tutaj nic nie ma. Więc z tego, co widzę, chyba że tutaj by były jakieś misje, ale nie. Ja raczej niczego tutaj nadzwyczajnego nie widzę. Dobra, w takim razie teraz pójdziemy sobie tutaj bardziej na południe. No i w sumie widzimy się chyba na miejscu. Zaraz biorę tutaj konia. No i zaraz będzie tutaj misja. A, jeszcze muszę go jakoś tutaj nakarmić. Chwila, moment. Mogę to zrobić? Co ja w ogóle tutaj próbuję? A, bo ja go tutaj przywiązałem. No dobra, niech będzie i tak, ale najważniejsza sprawa, zaraz, trzeba go tutaj po pierwsze wyczesać. To jest właśnie tutaj ważny element gameplayu, to powinno chyba mu tutaj coś dać. Okej, okay. No bo ten cały bieg tutaj super go tutaj zmęczył, więc proszę bardzo, trzymaj tutaj. Ktoś potrzebuje jakieś pieniędzy. Ja pamiętam tamtą misję, zaraz. Czy ja mógłbym jeszcze coś tutaj wykonać z tym kolesiem? Halo, chciałbym ci pomóc. Nie, to nie jest ten. Halo, witam. Przywitaj się, podjuś. Hey, mister. Hey, buddy. Hey, mister. I never learned your name. I never did. You're like... A brother, but I didn't learn your name. And I said to myself, Mickey, you never learned that fella's name. Now, you'll never see him again. And you'll be sad. Like when your puppy passed. Because you slept on it. What's your name, mister? Dobra. Arthur. Arthur? My uncle's name was Arthur. Uncle? Arthur, we called him, on account of his name. It's a fine name.
a strong name. Like a king. Tak, król Artur. You could be my king, Mr. Arthur. Yes, you could. Wyceluj broń, mogę coś jeszcze tutaj z nim zrobić? Więc tutaj w zasadzie tylko chwilę z nim porozmawiałem i tyle. Więc to było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o to miasto. No nie widzę tutaj żadnych interesujących rzeczy. W stajni mógłbym coś ulepszyć? Chyba nie. A to? Diligence? Co to w ogóle znaczy? To chyba jakaś szybka podróż jest tutaj do odblokowania. Zaraz, zaraz. Muszę się jeszcze wiele nauczyć, jeżeli chodzi o ten tytuł. Więc chwila, moment. Pójdziemy sobie może do tego diligence'u. Nie wiem, co się w ogóle tutaj stanie. Uczę się na bieżąco tej pozycji. Halo, halo. Tutaj chciałem sobie przejść. Czy to jest jakaś tutaj... Może szybka podróż do odblokowania? Bo to jest stacja kolejowa, tak? Właśnie tutaj przed chwilą miałem tą całą misję. Więc zaraz sobie zobaczymy. Chwila, moment, dobra. Co jest, zbyt szybko tutaj wykonałem. I to jest chyba jakaś podróżuj, zobaczmy. Na stację Emerald. To jest nic nie warte, nie, no to tylko mogę sobie tutaj podjechać. A tutaj już byłem, to jeszcze dalej będzie. Okej, okay, w takim razie... W takim razie to było chyba na tyle. Dobra, więc widzimy się na miejscu, jak będę już tutaj u tego Xaviera, więc chwila, moment. Wiecie co, właśnie tutaj jechałem na tą główną misję, ale widzę, że są jeszcze tutaj jakieś misje poboczne. Może tym się warto tutaj zająć, na przykład pójdę sobie w tą stronę, jeżeli już jesteśmy właśnie w takich oto miejscówkach. Może coś jeszcze z tego wyjdzie? Może te misje poboczne również są tutaj warte poświęcenia uwagi. Jak grałem po raz pierwszy na PlayStation 4, to akurat tego nie przechodziłem, a może będzie warto. Więc chwila, moment. Dobrze, ja tutaj jadę. Dobrze, okej. Chyba nie wykonywałem jeszcze żadnej misji pobocznej, szczerze mówiąc. Jakoś, nie wiem, nie miałem okazji może? Więc z tego co widzę, chyba trzeba będzie się tutaj jakoś na górę udać. Więc zaraz sobie zobaczymy, co z tego w ogóle tutaj wyjdzie. Chwila, moment. Halo, halo, ktoś tutaj w ogóle się znajduje? I don't understand this at all. Hey, over here. What's the problem? Problem? No, there's no problem. Quite the contrary. Well, there is a problem for me, but not for you. All right. I ain't got time for no, this. Well, no, wait. Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me. Máximo Cristóbal Valdespino, the renowned explorer. Can't say I have. There has been much written about me. I once had high tea with the Viceroy of India. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swum across seas. I have had many women. I've spent the last 3 months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country, reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Mm. Well, good for you. No, no, hold on. You see this map here? It was made by the Jackal Gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of, but me? Huh. Well, rumor has it, they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created 2 maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Me? Yes. Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of... $10. A trifling investment for a man such as you, given the potential returns. Szczerze mówiąc, myślę, że to jakiś skam, ale powiedzmy okradnij. Dobra, kupujemy. What the hell? Why not? A very wise investment. I wish you the best of luck. Za 10 dolarów sobie narysował? Znaczy w ogóle narysował sobie mapy, później właśnie sprzedał tutaj za 10 dolarów i tyle.
No dobra, w takim razie zobaczmy. Chwila, moment, muszę tej mapy tutaj. Mapę sprawdzić pod B. I gdzieś tutaj chyba powinno to wszystko być. Notatki. Mapa skarbów, zobaczmy. Mapa skarbów Chica. Mapa gangu Jacka Hala, to ta była. Okej. Odblokowano odkrywca 2, znajdź skarby. Więc nie wiem, czytaj coś, może odwróć. Ciekawe, czy na mapie mi się coś tutaj zaznaczy, ciekawa sprawa. Więc my jesteśmy na jakimś tutaj klifie, rozumiem. Nie wiem, ciężko powiedzieć, a zobaczmy może na mapę. Bo czasami takie rzeczy od razu się tutaj rysują, ale z tego co widzę, nic tutaj nie ma. Halo, halo? Czy ja nie powinienem czegoś tutaj mieć? Nie mogę tutaj dalej oddalić, na razie nic takiego nie widzę, kurde. Dobra, więc niby przyjrzałem się tej całej mapie, może właśnie tutaj zauważyć takie szkice, że należy tutaj właśnie jakoś zejść z tej całej górki i właśnie jak tutaj macie u góry po prawej stronie właśnie takie dwie dziwne góry bardzo strome, no to właśnie pomiędzy tymi górami ma być właśnie tutaj jakiś skarb, ale szczerze mówiąc, jak on tutaj patrzył w to miejsce, to niczego niestety takiego nie widać. Więc to musi być w ogóle w jakimś zupełnie innym miejscu, jeszcze przy jakimś tutaj miasteczku, więc szczerze mówiąc, jak na razie jestem tutaj totalnie zagubiony. A przynajmniej można tutaj sobie popodziwiać po prostu cudowne tereny, widoki, więc to jest zawsze spoko. No więc niestety więcej raczej tutaj nie zrobię. Jeszcze była jakaś tutaj inna misja poboczna, o co tutaj w ogóle chodzi. Jest tu ktoś, z kim mógłbym się spotkać. Dobra, skupię się na tych misjach tutaj pobocznych może. Więc zaraz sobie zobaczymy, jak w ogóle tutaj mam zejść jakoś tędy. Może coś z tego zaraz tutaj wyjdzie, tutaj jest super stromo, come on, dam radę. O, come on! Dobra, jeszcze żyjemy. Po prostu cudownie. To jest jednak tutaj ryzykowna droga, co mi tutaj gra obrała, ale daliśmy radę. Dobrze, ja tutaj w ogóle jadę? Okej. Okay. A, zaraz, zaraz, ja już tutaj byłem wcześniej, to właśnie z tymi kartami tutaj było, to bez sensu, nie, nie, nie. To ja w takim razie zaraz sobie tutaj przyjadę do tego Xaviera chyba i tyle. Bez sensu. O, zaraz, zaraz. Mamy kolejną misję poboczną właśnie tutaj w tym lasku, więc zobaczymy. Będę starał się właśnie tutaj wszystkie te misje wykonywać. I co my tutaj mamy? Halo, halo, kolej. Zasłonić tutaj obiektyw. Hello. Quite a day, isn't it? Sure. What a country. I'm working on a project. Photography. Yeah, I guess that bit. Of course. Wildlife. That's my thing. Or that's what I want to be my thing. If I have to take another picture of a grumpy housefrau or pompous middle-class burger, I will feed myself to the lions. Stand here. Here? Just there. Albert Mason. Arthur Morgan. Pleasure. I'm trying to find and capture images of our great predators before our greatest predators kill them all and stick them on some clubhouse wall. Good luck with that. Yes, not the easiest. But, well, I love a challenge. The trick is to leave a big load of meat and relax and pray they don't mistake me for lunch. Oh! Good heavens! My bag! That thing is robbing me! Oh, good heavens! Don't worry. That thing is a coyote. Sneaky one, too. Wildlife photographer. Ale nie wiem, czy ja tutaj dobrze podejmuję decyzję, że tak na pieszo tutaj idę, czy lepiej konno by było. Chwila, moment. O, tutaj mamy. Odzyskaj torbę. Czy ja tutaj powinienem strzelać do tego zwierzęcia? No nie wiem, czy to dobry tutaj pomysł. A może da się na lasso, come on.
Rzuć! Mogę las tutaj rzucić? Krzyknij! To nie działa niestety. Come on, no! Nie chcę cię zabijać! Co to za typ? Macie jakiś inny type pomysł, żeby inaczej to jeszcze wykonać? Kurde, jaki kojot, no! No to się tutaj będę bawił dobrze. Tutaj jest. Mamy go! Dobra, czyli nie trzeba było tutaj mordować, przynajmniej tyle. Jeżeli nie jest to jakieś tutaj super wymagane, będę starał się jak najmniej tutaj rewolweru wyciągać, czy tak jakieś inne bronie. Było trochę bez sensu, powiedzmy. Więc tak, dało radę tutaj tak to wszystko wykonać. Całe szczęście zostawił, no i wracamy. To są takie misje w sumie tutaj bardziej poboczne, ale za pierwszym razem nie wykonywałem ich zbyt wiele, więc teraz postaram się być bardziej dokładnym. Got your bag. Oh, thank you, sir. Bag full of meat will tend to bring out the worst in the local population. You are a gentleman. The bag also had a lot of my supplies. You've saved me days. Can't thank you enough. Thank you. Don't worry about it. You take care, sir. I ain't the one trying to get myself eaten. I realize I am a fool. Forgive me. And thank you very much once again. Misja wykonana. Szczegóły jeszcze? Coś tutaj mamy dodatkowego? Zaraz. Gdy fotograf natury Albert Mason rozstawia aparat, kojot kradnie jego torbę. I to był skrót misji. Czy jeszcze coś się tutaj stało więcej? Z tego co widzę raczej nie. No dobra. Zaraz wołamy tutaj na konia i podjedziemy jeszcze sobie do tej kolejnej misji. No właśnie, z tego co widzę, muszę właśnie tutaj przekroczyć. Jakieś tutaj niebezpieczne tereny są na czerwono zaznaczone, więc z tego co pamiętam, tutaj działy się jakieś bardziej niebezpieczne rzeczy. Chyba ktoś właśnie tutaj będzie na granicy tych dwóch, jak to tutaj nazwać, dzielnic, województw, czy tam jak to się tutaj nazywa w Ameryce, stanów, nie mam pojęcia, czy to są jakieś tutaj inne stany już, czy co. W każdym razie może być tutaj jakaś jedna wielka strzelanina, więc zobaczymy. Tutaj się dobrze idzie? Okej. W każdym razie będzie trzeba tutaj uważać. A nie, jednak nikogo tutaj nie ma. Ale mogą być tutaj jacyś inni bandyci. Poszukiwany żywy lub martwy. A, bo my jesteśmy w tym całym Blackwater. A tutaj wcześniej była jakaś wielka strzelanina. Właśnie z udziałem tych naszych. Więc trzeba będzie raczej tutaj... Czerwony obszar na mapie w menu pauzy, jeśli zobaczycie na tym obszarze patrol, to będzie rozruba, dobra. Więc pojedziemy sobie tutaj tak bardziej na skróty w zasadzie. Myślę, że nie ma co tutaj ryzykować i w sumie tyle. W zasadzie myślę, że tą rzecz akurat tutaj zostawię sobie już na kolejny odcinek właśnie z tą misją z tym Xavierem. Myślę, że to już... Z tego co pamiętam, to już tam dłuższa historia była, więc myślę, że zostawimy sobie to na kiedy indziej. Więc jeżeli interesuje was tutaj kontynuacja tej całej przygody, no to zawsze możecie zostawić tutaj lajka, suba, dzwonka. I przy okazji, to już jesteśmy tutaj na miejscu, rozumiem, okej. To będzie tutaj jakaś misja w Blackwater. Więc jak na razie nie będę tutaj podchodził, bo to już będzie inna misja. Jeżeli chcecie zobaczyć, co będzie dalej, to zostawiajcie lajka, suba, dzwonka. A my widzimy się już jutro z kolejnym materiałem. Dobra, więc to było na tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.